Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej poświęconej jakże bardzo ważnemu tematowi dla samorządu powiatu bialskiego oraz województwa lubelskiego. Sprawa dotyczy budowy i rozbudowy infrastruktury kolejowej portu przeładunkowego w Małaszewiczach. Bardzo się cieszę, że jest z nami dzisiaj pan wicewojewoda lubelski, pan Andrzej Maj, którego serdecznie witam. Serdecznie witam pana Sławomira Sosnowskiego, radnego Sejmiku Województwa Lubelskiego. Witam i pozdrawiam. Witam serdecznie pana Wojciecha Sosnowskiego, pełnomocnika wojewody do spraw infrastruktury. Dzień dobry. Witam przewodniczącego Rady Powiatu, pana Mariusza Kiczyńskiego. Serdecznie witam kolegów radnych powiatowych, pana Pawła Stefaniuka, członka zarządu Mateusza Majewskiego. Witam naszych kandydatów do Rady Powiatu, Karola Żarkiewicza. Serdecznie witam wójta gminy Zalesie, pana Jana Sikorę. Witam zastępcę wójta gminy Terespol, Bogdana Daniluka. I witam bardzo serdecznie media, które są dzisiaj z nami. Bardzo proszę o zabranie głosu pana wicewojewodę Andrzeja Maja. Szanowni Państwo, musimy się odnieść do tej konferencji, która odbyła się w piątek bodajże. Pana posła Stefaniuka, któremu chciałem bardzo podziękować za to, że wywołał ten temat, bardzo ważny temat dla tej ziemi bialskiej, bo dzięki temu możemy pokazać całą prawdę, jaka jest wokół sprawy budowy portu przeładunkowego. Szanowni Państwo, i pokazać poprzez to wyciągnięcie nas tutaj do odpowiedzi samorządowców i administrację rządową, pokazać nieudolność władzy PiS-u w ostatnich jego, w 2023 roku, w ostatnim roku, którym ten rząd poprzedni funkcjonował. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o ten port, o tą ogromną inwestycję, bo to jest inwestycja, która opiewa na kwotę ponad 3 miliardów złotych, także jest to ogromnie ważna inwestycja dla tego regionu. Chciałem Państwa poinformować, że wojewoda lubelski wydał decyzję zatwierdzającą projekt i budowę tego portu 29 września 2021 roku. Ona stała się prawomocna 30 października 2021 roku. No i od tamtej pory nastąpiła cisza. Nikt po prostu nie podejmował tutaj tematu. My, przychodząc do Urzędu Wojewódzkiego, na wniosek, panie pośle, właśnie zatroskanych samorządowców Polskiego Stronnictwa Ludowego i Koalicji Obywatelskiej, zapytaliśmy ministra infrastruktury, co się dzieje z tematem, dlatego że 30 października tego roku ta decyzja bardzo trudna do wydania, bo ona naprawdę obejmowała bardzo duży zasięg stron, traci po prostu swoją ważność i trzeba by było ją przygotować na nowo, jeżeli nie rozpoczną się prace budowlane. Wystąpiliśmy do Ministerstwa Infrastruktury, do nowego ministra Klimczaka, Dariusza Klimczaka, co dalej z tą budową, z tą wielką inwestycją. W odpowiedzi na to pismo uzyskaliśmy odpowiedź, że ministerstwo absolutnie nie rezygnuje z budowy, z rozpoczęcia tej inwestycji. Otrzymaliśmy też informację, że budowa rozpocznie się w drugim kwartale tego roku. Także chciałbym z radością przekazać tą informację tutaj dla mieszkańców, samorządowców, że ta inwestycja opiewająca, mówię, na 3,2 miliarda złotych rozpocznie się w drugim kwartale tego roku. Ustawą okołobudżetową zostały podjęte kroki dotyczące finansowania tej inwestycji, a także nadzoru właścicielskiego nad spółką, która będzie prowadziła tą inwestycję.
Także dziwi mnie też fakt, że pan poseł z taką troską występował na tej konferencji prasowej i zarzucał obecnej władzy zaniechania, że chciałbym go zapytać, co się działo w 2021 roku, bo niestety, ale 7 milionów złotych z transzy z roku 2023 roku przepadło właśnie dlatego, że nie było żadnych działań w kierunku rozpoczęcia tej inwestycji. Inwestycja przewidziana jest do roku 2028. Te wszystkie pieniądze rozpisane są w transzach. W 2024 roku zostanie zainwestowanych w waszym terenie 222 miliony złotych, jeżeli chodzi o tą inwestycję. Także to wszystko, ta konferencja prasowa pokazuje, że to jest typowy ruch wyborczy polityków Prawa i Sprawiedliwości, ale pokazuje też taką hipokryzję, która miała uderzyć w nas, w samorządowców, w administrację rządową obecnego rządu. To się po prostu nie udało. To nasza większość sejmowa, to nasz rząd podjął kroki, które pozwolą do rozpoczęcia tej inwestycji właśnie w tym roku. Także dziękuję samorządowcom z powiatu bielskiego, zarówno tych z Polskiego Stronnictwa Ludowego, jak i Koalicji Obywatelskiej za troskę, za to, że się interesowali tą inwestycją i po prostu cieszę się bardzo, że dzięki działaniom obecnego rządu, większości sejmowej, rozpoczniemy w drugim półroczu tego roku tą inwestycję tak ważną dla powiatu bielskiego. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu wojewodzie. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Pan Sławomir Sosnowski. Bardzo proszę. Szanowni państwo, chciałbym na wstępie zaznaczyć, że jeżeli chodzi o suchy port przeładunkowy w Małeszewiczach, interesowałem się tym od zawsze i na rzecz rozbudowy tego portu i wymiany towarów i rozwój jedwabnego szlaku pracowałem również jako marszałek województwa lubelskiego. Moje wyjazdy i współpraca, podpisanie umowy o współpracy z prowincją Henan i miastem Zhangzhou, gdzie to ten pociąg rozpoczyna swój bieg, oraz wspólnie z marszałkiem województwa łódzkiego załadowanie pierwszego pociągu, który wysłaliśmy do Chin drogo jedwabnego szlaku, zawsze kreśliło pewien cel, który powinien być dla nas wszystkich bardzo istotny. Ten oszukańczy filmik, który opublikował pan Dariusz Stefaniuk, poseł, jest w pewien sposób takim haniebnym wręcz posunięciem, bo zrobił to nawet tak, jakby nie był człowiekiem stąd, jakby tak lekko potraktował i w oszukańczy sposób zmontował filmik z wielu ujęć twarzy i osób. Jest to karygodne i niedopuszczalne. Drodzy państwo, jestem w posiadaniu tych dokumentów, które świadczą o tym, że Ministerstwo Infrastruktury od samego początku, kiedy nastąpiła zmiana kierownictwa, interesuje się tą inwestycją. Cargotor odpowiada tutaj, że jest w tym momencie na etapie działań administracyjno-technicznych pozwalających na zatrudnienie kierownika budowy. Proszę państwa, rząd PiS-u nie miał czasu przez 3 lata powołać kierownika budowy tej inwestycji. Jak można taki kłam puszczać do sieci? To jest niedopuszczalne i karygodne postawy posła. Nie możemy, drodzy państwo, działać w ten sposób, robić polityki w ten sposób, zakłamywać rzeczywistości. Młody człowiek, przed którym wiele być może osiągnięć, ale nie w ten sposób. I to można, jak można
prawie swemu rówieśnikowi, ministrowi Klimczakowi, wytykać to, że nawet jeśli troszczy się o los swego brata, a czy pan poseł Dariusz wie, w której radzie nadzorczej jest jego żona w tej chwili? A w ilu była już radach nadzorczych? Czy jest tak wysoko, takim wysokim specjalistą? Jeżeli jest takim specjalistą jak mąż, który doprowadził do tego, że straciliśmy prestiż w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym w Białej Podlaskiej, który zajmował pierwsze, drugie miejsca w rankingach szpitali wojewódzkich w Polsce, który był perełką za naszych czasów, wtedy, kiedy my prowadziliśmy ten szpital. Doprowadził do tego, że były lawinowe straty. Mam nadzieję, że dzisiaj ta sytuacja jest już opanowana. Ale pan poseł Dariusz wycofał się z rady społecznej tego szpitala, kiedy przyszły kłopoty, kiedy sam te kłopoty sprowadził. Więc, drogi panie pośle, myślę, że czas na opamiętanie, myślę, że czas na pragmatyzm, myślę, że czas na fachowość w końcu i pragmatyczne działanie. Tego typu zachowań nawet politykierstwem nie można nazwać. Nie wiem, jak to nazwać. Jest to jeden wielki stek kłamstw. Co dzisiaj państwo tutaj widzicie na podstawie tych faktów, które trzymamy w ręce i tych faktów, które wypowiadamy na ten temat. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu radnemu Sosnowskiemu. Czy ktoś jeszcze z państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pan przewodniczący Mariusz Kiczyński. Dzień dobry. Szanowni państwo, konferencja prasowa posła Stefaniuka, o której rozmawiamy, to brutalna i bardzo brudna kampania wyborcza, którą robi swojej żonie Renacie Stefaniuk. Hipokryzja i nepotyzm, który jest w tej kampanii i który tutaj w powiecie bialskim odczuwamy, sięga naprawdę Himalajów. Pani Renata została przywieziona w teczce, jak za dawnych czasów, za czasów minionych, komunistycznych, do gminy Sosnówka, gdzie nie posiadając żadnych kompetencji, rozpoczęła pracę bez żadnego konkursu i bez żadnego rozeznania co do umiejętności. Dzisiaj używa tego swojego tytułu pani naczelnik i po gminach jeździ i wójtów przekonuje, że to ona i jej mąż mają wielką sprawczość. Proszę państwa, te czasy się skończyły. Musimy o tym wiedzieć, że dzisiaj od 15 października rządzi nowa koalicja, w której dla PiS-u nie ma ani tyle miejsca. Więc szanowni mieszkańcy powiatu bielskiego, proszę was i apeluję, nie dajcie się nabrać, nie dajcie sobie wmówić, że jest inaczej. Głosujcie na kandydatów Polskiego Stronnictwa Ludowego i Trzeciej Drogi w wyborach do samorządu w 2024 roku. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu. Czy ktoś jeszcze? Bardzo proszę, zastępca wójta gminy Terespol. Proszę państwa, chciałbym jednoznacznie podkreślić, akurat gmina Terespol nie jest zaangażowana politycznie, ale merytorycznie żywo zainteresowana w rozwój Małaszewicz i realizację tego przedsięwzięcia. Od początku, od 2018 roku intensywnie uczestniczymy w wszystkich pracach. I oto proszę państwa, 18 lutego wójt gminy jako przewodniczący Związku Gmin Wiejskich wystąpił w imieniu wszystkich samorządów tutaj powiatu bialskiego, żywo zainteresowanych rozbudową Małaszewicz, do pana ministra o konkretne działania i w tym zakresie. I już 22 lutego pan minister poprzez podsekretarza stanu pana ministra odpowiedział, że projekt będzie realizowany, ma ogromne znaczenie dla rozwoju nie tylko tego regionu, ale i kraju. Dziękuję państwu. Bardzo dziękuję. O głos prosi jeszcze wójt gminy Zalesie, pan Jan Sikora. Szanowni państwo, ja bardzo się cieszę z tych słów, które przekazał pan wojewoda, że inwestycja będzie kontynuowana, bo już pewnie od półtora roku była cisza. Przed wyborami parlamentarnymi to troszeczkę znowu zaczęło się mówić, że
port Małaszewicze będzie budowany i później znowu cisza. Mamy zobowiązania wobec właścicieli gruntów, na których będzie realizowany port. Mamy podpisane umowy już pewnie ze 2 lata temu. Miały być pieniądze, tych pieniędzy nie było i przez cały czas były tylko słowa, że wszystko jest na dobrej drodze, a przed wyborami to już było potwierdzane w każdy możliwy sposób. Mam tu na myśli wybory sejmowe. Cieszę się, że teraz słyszymy konkretne słowa. Jest to inwestycja ważna dla naszej gminy i myślę, że mieszkańcy się ucieszą. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu wójtowi. O głos prosi pełnomocnik wojewody do spraw infrastruktury, pan Wojciech Sosnowski. Dziękuję bardzo. Panie wojewodo, drodzy zebrani. Oczywiście podpisuję się pod wszystkimi rzeczami, które tutaj już padły, ale chciałbym powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy. Drodzy państwo, 15 października skończyły się rządy populistów. 5 lat temu w Białej Podlaskiej populiści przegrali. Z przykrością patrzę na to, co się dzieje w powiecie bialskim, jak tanimi metodami PR-owymi pan poseł Stefaniuk chce narzucać kłamliwą narrację. Przed państwem stoją ludzie, którzy są wiarygodni, którzy ciężko pracują, można powiedzieć, na 2 zmiany przez 7 dni w tygodniu, aby naprawić te wszystkie pisowskie brudy, które nasz rząd objął po nich. Drodzy państwo, ten region będzie się rozwijał i proszę nie wierzyć w kłamstwa pana Dariusza Stefaniuka. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę, to na koniec ja pozwolę sobie jeszcze kilka zdań. Szanowni państwo, oglądając ten filmik pana posła Dariusza Stefaniuka, byłem zdumiony. Bo, szanowni państwo, od samego początku, kiedy rozpoczęły się prace przygotowawcze w celu uzyskania pozwolenia na budowę i rozbudowę Małaszewicz, od samego początku byłem bardzo mocno w tę sprawę zaangażowany. Prace te przygotowawcze rozpoczynał ówczesny prezes Kargotowu Marek Sokolewicz, z którym odbyłem kilkanaście spotkań. Później z jego następcą, z panem prezesem Markiem Słomką. Ostatnie takie spotkanie odbyliśmy pod koniec stycznia tego roku, gdzie rozmawialiśmy, co dalej z tą inwestycją. Więc, proszę państwa, jestem bardzo zdumiony, że parlamentarzysta może opowiadać nieprawdziwe rzeczy, wręcz posługiwać się kłamstwami. Bardzo się cieszę, że dzisiaj mogliśmy się spotkać tutaj z państwem, żeby przedstawić państwu, jak ta sytuacja wygląda. Bardzo się cieszę, że ta inwestycja idzie w bardzo dobrym kierunku, że ona będzie realizowana. Dla naszego powiatu jest to ogromna sprawa, nie tylko zresztą do powiatu, dla całego województwa lubelskiego. Także bardzo państwu dziękuję za obecność dzisiaj. I bardzo się cieszę, że tą dobrą nowinę przekażecie państwo naszym mieszkańcom. Dziękuję bardzo.